Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale Dishonored 2. Jeżeli ktoś jest ze mną od samego początku kanału, jeszcze na starym kanale, to wie, że właśnie od tej serii zaczynałem swoje let's play na YouTubie. Mam pewien sentyment do tej gierki. No i co, nie będę wam tutaj zagadywał. Na samym końcu będziecie mieli oczywiście playlistę do pierwszej części Dishonored. Sprawdźcie sobie, ile naprawdę się zmieniło podczas tego w rozdzielczości, choćby każdego filmiku, w ilości FPS-ów, czy choćby i jakości mikrofonu. Dobra, nie będę tutaj snuł sentymentów. Przypominam o kciuku w górę, w subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I oczywiście, jeżeli pod tym filmikiem będzie 10 łapek w górę dzisiaj, to zostaną udostępnione jeszcze dzisiaj 3 filmiki. Jeżeli nie będzie 10 łapek, to będą tylko 2. Lecimy! Nowa gra oczywiście, bo nie zaczynałem jeszcze. Bardzo trudny. Nie, weźmiemy sobie średni, nie? Myślę, nie będziemy przesadzali, nie będziemy też ani w jedną, ani w drugą stronę przesadzali. Macie licznik FPS-ów, specyfikację komputera macie w zakładce informacje. Zachęcam jeszcze oczywiście do zajrzenia w linki w opisie, naprawdę warto, na drugim kanale YouTube, gdzie jest archiwum z live'ów, codziennie przynajmniej 4 filmiki się pojawiają. Dobra, nie ma sensu przedłużać, zaczynajmy. Pamiętam trening z ojcem niedługo po zakończeniu szczurzej zarazy. Powiedział mi, że pewnego dnia nasi wrogowie po mnie przyjdą. Nabrzeże Dunwall. Sobie ściszę jeszcze troszeczkę tą grę, wiecie? To troszeczkę jest za głośno. Myślę, że będzie dobrze teraz, nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Od razu mówię, nie będziemy grali Corvore, tylko właśnie Emily. Jeżeli dobrze pamiętam. To moje miasto. Będziemy sobie szli na kucaku. Właśnie jaki tu jest Corvo. Plan treningowy ma dzisiaj dla mnie mój ukochany tatuś? Dobrze, wasza wysokość. Zobaczmy, na co cię stać. No ale powiem wam, że gramy na niskich ustawieniach w tej chwili, a FPS-ów to tu dużo nie ma. Muszę się prześlizgnąć do mnie. Aha, okej. Okay. Dobrze. Dobra, mamy samouczek oczywiście. Przeskoczyć nad przeszkodą, a potem prześlizgnąć się dołem. Bułka z masłem. Co dalej? Dobra. Tu jest, tu można iść, okej. Sada, by proszę się na nią, aby zwiększyć prędkość. Dobra, standardowe pływanko. Wspinaj się. No tak jak było kiedyś, nie? Pewnie gdzieś będę mógł skoczyć. Gdybym tylko mogła spędzać całe dnie na bieganiu i skakaniu. Czemu nie mogę wejść? Okay. Sprawdźmy, jak szybko przebieram nogami. Robisz spore postępy. Sprawdźmy, czy potrafisz być cicha, młoda damo. Dobra, no to sprawdźmy. Skradanie się. No to jest standardowe, jak w każdej gierce, nie? Nie będziemy tu przecież tego... Spróbuj się do mnie podkraść, jeśli zdołasz. Ojciec zawsze podkreśla wartość cichego stąpania. Panie. Nie, jeszcze raz. Tak, żebym cię nie zauważył. Muszę się skradać. Co teraz się skradamy, nie? Tylko się nie odwracaj, ziomek, znowu, no. Zajdź wroga od tyłu. Zaskocz go. No przecież po chuj się odwracasz, no.
Po co on się odwraca? Muszę być ostrożniejsza. Jeśli dostatecznie szybko poddusisz przeciw... To mam cię udusić? No już myślałem, że mam cię udusić, brawo, nie? Moja córeczka. Nie pozwól, żebym cię usłyszał ani zobaczył. Niczego nie zauważył. Przykucnij i zakradnij się od tyłu. Cicha jak ryś zakradający się do gazeli. Dobra, co teraz? Podnieś kuszę. Pistolet obudzi wszystkich w budynku. Kusza jest cicha. O, dobra. Aha. Dobra, bierzemy bełty. Mamy kuszę, tak jak standardowo było kiedyś. A, tam coś jest jeszcze. Idealny strzał. Okej. Czas na trening bojowy z innymi rodzajami broni. Pobijemy się trochę. Let's dance. Tak. Brawo, Emily. No to nie było trudne, nie? Kiedy ktoś zamachnie się na ciebie mieczem, blokuj. Znaczy, jaki mamy blok? Blokuj klingą. Dobrze. Pewnie nie będę tego nigdy używał. Bardzo dobrze. Znaczy wątpię, że to kiedyś użyjemy. Zwłaszcza, że to jest pod kontrolem, nie? Jeśli dobrze wymierzysz blok w czasie, przeciwnik straci równowagę. Chyba, że sobie przystawiłem to na myszkę. Jesteś szybka. Rozsądny ruch. Dalej. Dalej. Dobra, udało się. Nawet najbardziej wypranego z uczuć zabójcę. Możesz poddusić wroga, nawet w trakcie walki. Gdy przeciwnik straci równowagę, go złapać, przyciskając, przytrzymując. Co? Gdy przeciwnik straci równowagę, możesz go złapać, przyciskając kontrol, przytrzymując. Dobra, udało się. A, dobra, trzymać. Kiedy przeciwnik straci równowagę, możesz wyprowadzić zabójczy kontratak. O kurde. Wmontowali finishery. Zajebiście. Podoba mi się to. Wiedząc, że potrafisz o siebie zadbać. Kiedy w końcu zostaniesz zmuszona do walki, będziesz gotowa. Zarąbiście. Długi dzień w Dunwall. Dziś mija 15 rocznica. O, 15 kurczę lat po tym, po wydarzeniach z pierwszej części. Spoko. Dlaczego w ogóle obchodzimy rocznicę zabójstwa? 15 lat temu, w samym środku epidemii, która niemal unicestwiła Dunwall, płatny morderca napadł na pałac, w którym się urodziłam, i dźgnął moją matkę w serce. Następnym krokiem pracodawców skrytobójcy było zrobienie ze mnie pionka w ich grze o władzę. I udałoby im się to, gdyby mój ojciec Corvo Atano nie dopadł ich wszystkich i nie poszatkował tej konspiracji na kawałki. Czy teraz po tych wszystkich latach jestem władczynią, z której matka byłaby dumna? Stoimy w obliczu kolejnego kryzysu. Potwór, którego gazety nazwały zmorą korony, poluje na mych wrogów, pozorując swe zbrodnie na dzieło moje i mego ojca. Nie wiem, czy powinnam pożeglować na drugą stronę świata, czy też rozkazać ściąć wszystkich, którzy mnie otaczają.
Proszę uważać, Wasza Wysokość. Nie podoba mi się perspektywa dzisiejszego ceremoniału. To twój sygnet. Proszę, gotowe. Dziękuję, Aleksi. Otwórzcie drzwi. Chwała jej cesarskiej wysokości Emily Caldwin. Wierni poddani, los sprzysiągł się przeciw nam, lecz dziś oddamy cześć mej matce, świętej pamięci Jessamine Caldwin. Niech pozostanie w naszych sercach po wsze czasy. Emily. Jesteś zmęczona, ojcze. Co roku mam nadzieję, że rocznica śmierci Jessamine będzie łatwiejsza do zniesienia, ale tak się nie dzieje. Matka była lepszą cesarzową. Ja się do tego chyba nie nadaję. Nadal się uczysz. Nie martw się tymi wszystkimi wichrzycielami, a zmorę korony w końcu też dopadniemy. Mówią, że to ty nią jesteś. Że te zabójstwa to jakiś szalony sposób na to, by mnie chronić. Nie. Ktoś próbuje zrzucić na nas winę, biorąc na cel twoich wrogów. Wiesz, chciałabym od tego wszystkiego uciec. Przecież czasem to robisz. Myślisz, że nie wiem o twoich nocnych wycieczkach na dachy? Odwagi. Ceremonia nie potrwa długo. Cesarski obrońca i ojciec. Chyba powinnam była już dawno zakazać takiego połączenia. Wasza Wysokość, zanim przejdziemy do porządku dnia, odwiedził nas niespodziewany gość. Duke Serkonos. Ramsay twierdzi, że Duke przybywa z wyjątkowymi prezentami. Intrygujące. Jego wielmożność Luca Abel, Duke Serkonos! Mechaniczni żołnierze? Niesamowite. Co to ma być, Ramsay? Nie wydałem na coś takiego zgody. Wielka cesarzowo i cesarski obrońco Corvo Attano. Nasz drogi krajanie. Serkonos pragnie zaoferować w tym żałobnym dniu kondolencje i podarki, byście pamiętali o naszej nacji, wschodzącej gwieździe południowego horyzontu. Dziękujemy, mości panie. Wstrzymaj podziękowania, gdyż zaraz otrzymasz najwspanialszy z podarunków – rodzinę. Przedstawiam zaginioną siostrę Jessamine Caldwin. Oto prawowita cesarzowa Delilah Caldwin. Niemożliwe. Matka miała siostrę? Ma droga siostrzenico, witaj. Nie, to kłamstwo. Mym ojcem był cesarz Juhorn Jacob Caldwin, a Jessamine to moja młodsza siostra. W dniu jej śmierci nie byłam gotowa, by się wam ujawnić i zostałam zmuszona do opuszczenia Dunwall, ale teraz jestem w domu. Jeśli jesteś siostrą mojej matki, możesz z nami pozostać jak długo zechcesz. Małe jaskółeczko. Ciężka od czarnych wspomnień. Przybywam, by zdjąć z ciebie brzemię korony. Obietnica ojca wyszeptana w tajemnicy tyle lat temu. Teraz oto się spełni. Zważ na język. Emily Caldwin jest córką cesarzowej Jessamine Caldwin. Cesarski obrońco. Naiwnością było myśleć, że te morderstwa ujdą ci na sucho. Byłeś bezpieczny, chroniąc się w murach pałacu. Ale z tym już koniec. Wysłuchajcie oto wszyscy. Powróciła prawowita cesarzowa. Złóżcie hołd cesarzowej Delilah, pierwszej tego imienia. Aresztować Emily Caldwin i jej ojca za zabójstwo zmory korony. Co? Ojcze! Miecz nie przeszyje mego serca. Okej. Czy tylko ja zwróciłem uwagę na FPS-y? Tu są spadki do 25 FPS-ów. Okej, jest gram przedpremierowo, nie wyszedł jeszcze sterownik do tej gry. Ale przepraszam bardzo, 30 FPS-ów? Troszeczkę mi się to nie podoba. Teraz mamy wybór oczywiście, kim chcemy grać. Tak jak obiecałem już na Facebooku, gramy oczywiście Emily i nie ma w ogóle innej opcji. Tak, będziemy grali Emily. Jeżeli ktoś by chciał obejrzeć z innej perspektywy,
to napiszcie w komentarzu, może odpalimy tą gierkę również na streamie, ale to naprawdę 30 FPS-ów to jest dla mnie troszeczkę za mało. Zobaczymy jak będzie, jak wyjdzie już w 100%. Wydana, czyli 11 listopada. Nauczysz się mnie kochać. Może któregoś dnia ujrzysz we mnie utraconą matkę. A tymczasem zapewnię ci bezpieczeństwo. Zamknę Lady Emily w jej komnatach. Potem już w więzieniu w Coldridge będzie czekała na proces. Mój ojciec stracił wszystko, kiedy byłem dzieciakiem. Teraz noszę ten mundur i wysyłam 20-latków na patrole po ogrodach różanych, zamiast pić piwo z kumplami z klubu strzeleckiego. Kapitanie Ramsey, słyszałam krzyki. Lady Emily, co się stało? To już wszystko, kapitan Mayhew. Nie! To jest ta broń cesarskiego obrońcy. Po co komu ostrze składane w pół? Dowiesz się za chwilę, jak ci wsadzę je w dupę. Wśród strażników Tower krąży legenda o ostatniej desce ratunku cesarzowej, ukrytym w twoich komnatach pokoju, w którym jest dość złota, aby kupić wyspę. A ten pierścień jest uważany za jeden z dwóch istniejących kluczy. Co się stało? Aleksi, sala tronowa, ojciec. W pojedynkę niczego nie osiągnę. Muszę się stąd wydostać. Dobra, znając życie, nie mamy w ogóle co kombinować, próbując wyjść przez drzwi. Ci dranie pracują dla Ramzeja i Duke'a Serkonos. Ten człowiek chwycił świat za habity. To stara krew. No może się jednak uda tam wyjść? Chociaż myślę, że oknem byłoby lepiej, nie? No. Panorama, tak dobrze ją znam. Ale mam wrażenie, jakby wszystko właśnie się zmieniło. No tutaj jest 60 FPS-ów, nie? Dobra, czy ja tu coś mogę wykombinować? Możemy otworzyć to okno, może. Wiedźmą. Jak to możliwe? Gdzie jest cesarski obrońca? Rozpoczął się przewrót. Mój ojciec został uwięziony z braku lepszego określenia. Musisz się wydostać z Tower. Przez ukryty pokój. Dzisiaj w dokach trafiłam na pewną kapitan. Szukała cesarskiego obrońcy. Odnajdź ją. Wydostań się z Dunwall. Aleksi, przepraszam. Bywaj. Okej. Przeczytaj w dzienniku. No okej. Dobra. Nie otworzę tego bez pierścienia, a zabrał go Ramsey. Okej. Oczywiście będziemy też zapisywać gierkę dość często. Myślę, że to nie jest ten klucz, ale sprawdźmy. Na wszelki wypadek. Potrzebuję swojego sygnetu. Dokładnie. Ale powiem wam, 35 FPS-ów? No, troszeczkę lipa. A, dobra, mamy tam. Zerknijmy sobie, czy można go uśpić. Można go. Kurde, muszę przestawić sobie to na... Muszę sobie przestawić
Sterowanie. Ponieważ kucanie bym sobie wziął na alta. Znaczy tutaj. Sterowanie klawiatury, dobra. To sobie weźmy skradanie pod C, tak jak było. A gdzie my tu mamy lewy control block? To tu, okej. I coś jeszcze powinno tu być. Lewy kontrol. Jest możliwość tutaj przestawienia usypiania tych kolesi. Chyba nie ma. Dobra. Zapiszmy. I spróbujmy się tam dostać. Powolutku, po cichutku, tak jak lubię. Tu raczej nic nie ma. Coś tu jeszcze można podnieść? Chyba nie. Dobra, myślę, że tutaj się z wami pożegnam. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie pierwszego odcinka z Dishonored. Jeszcze dzisiaj, już niedługo, za parę godzin pojawi się kolejny, drugi oraz trzeci odcinek. Wstawcie kciuka w górę, subskrypcję. Zajrzyjcie w linki w opisie, naprawdę warto. Trzymajcie się. Na razie.